Zapraszam trochę bliżej. Będzie lepiej słychać. Witam serdecznie w imieniu Ligi Obrony Suwerenności na corocznym takim naszym spotkaniu. Kiedyś się spotykaliśmy pod Trzema Krzyżami z okazji właśnie rocznicy Konstytucji 3 maja, no teraz od jakiegoś czasu pod pomnikiem Piłsudskiego. Nie jest to do końca kompatybilne z tym świętem, ponieważ no, Józef Piłsudski niewiele miał wspólnego w tej dziedzinie. Może był tylko kontynuatorem w sztafecie patriotycznej, natomiast jeśli chodzi o uczestnictwo, to wiadomo. No ale obchody miejskie były pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, a to też niewiele wspólnego. Nasz władca miał akurat z Konstytucją 3 maja, więc coś. Miejsc niestety nie mamy takich, które by akurat dotyczyły bezpośrednio Konstytucji 3 maja, uchwalenia jej, czy jakichś innych towarzyszących temu okoliczności. Także jeszcze raz serdecznie witam. Witam naszych zwolenników i sympatyków, ale też zauważyłem, że pojawiła się taka liczna grupka raczej naszych antagonistów niż sympatyków, ale serdecznie witam. Wojtek, bo ty zawsze na pewno mówisz i chcą posłuchać do twoich rad dobrych. Tak, dlatego przychodzę. Lekcja patriotyzmu zawsze się przyda, tego nigdy za wiele. Zresztą najważniejsze, że się wspólnie gromadzimy w określonych miejscach, w określone rocznice i zaznaczamy tą swoją pamięć o tym, co nasi przodkowie tak naprawdę wielkiego dla nas zrobili. Ponieważ sami jesteśmy kolejną zmianą w sztafecie pokoleń, gdyby nie Konstytucja 3 maja, gdyby nie ludzie, którzy tą Konstytucję 3 maja uchwalali, tworzyli, wymyślili, przeforsowali, a potem jej bardzo twardo i dzielnie bronili, choć ulegli przed przemocą i zdradą, to też nie byłoby Polski w takim kształcie, jaka ona jest teraz. Mogłoby Polski w ogóle nie być. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że w naszym kraju nie brakuje takich, którzy uważają, że po co komu taka ojczyzna, skoro nie ma co do gara włożyć. Migrują najczęściej po to, żeby zmywać gary gdzieś u kogoś za granicą. Są też tacy, którzy nie przywiązują się do idei ojczyzny, do swojego państwa, do symboli. Zasłaniają się tylko nimi wtedy, kiedy im jest wygodnie, bo dla nich ważniejsza jest Bruksela, rodzące się państwo federacyjne w Europie, czy jakieś inne koncepcje. Kiedyś niektórzy mówili, że ojczyzną każdego proletariusza jest światowy proletariat, że tak naprawdę proletariusz ojczyzny nie ma. I też w imię Marksa i Engelsa i spisanego przez nich manifestu komunistycznego i różnych innych niedorzeczności dążyli do obalenia przemocą i podstępem panujących porządków konstytucyjnych. Natomiast cóż, jesteśmy w miejscu, jesteśmy w czasie, jesteśmy w dużej mierze wśród ludzi, którzy bardzo dużą wagę przywiązują do własnego państwa, do własnej tradycji, do wszystkich tych wartości patriotycznych imponderabiliów, które tworzą tak naprawdę tożsamość narodu. Jedną z tych wartości są dokonania historyczne, a Konstytucja 3 maja była wielkim, przełomowym dokonaniem historycznym. I bez względu na to, czy ktoś dzisiaj powie, że sprowokowała interwencję obcego państwa, że sprowokowała pewne reakcyjne grupy magnatów do interwencji, do ubiegania się o zewnętrzną interwencję i do zdrady, do zawiązania targowickiej konfederacji, to wszystko jest prawdą. Ale to nijak się ma, jeśli weźmie się pod uwagę tak naprawdę to, czym kierowali się twórcy Konstytucji 3 maja i na jakie zapotrzebowanie społeczne odpowiadali swoim dążeniem, swoim postępowaniem i swoją determinacją. Przede wszystkim chodziło o ratowanie państwa, upadającego państwa. To widzieli wszyscy, nawet ci, którzy tą konstytucję potem mordowali. Starali się to państwo budować. Starali się je reformować, po to, żeby nie padło łupem i zwykłych przestępców, zdrajców, gangsterów, pospolityk, tak jak ich się nazywamy, i ościennych mocarstw,
Stało się inaczej, ulegliśmy zdradzie i przemocy. To prawda. Ale ziarno zasiane zakiełkowało. Druga w świecie konstytucja, pierwsza w Europie, była wyrazem dążeń do reformy państwa. Dzisiaj, w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy, trzeba podkreślić kilka wątków, bo niektórym może się wydawać, że jesteśmy bezrefleksyjnymi wyznawcami kogokolwiek, czegokolwiek, jakichkolwiek metod postępowania. A tak nie jest. Uważam i twierdzę, że prawo trzeba szanować i przestrzegać. Ale prawo szanować i przestrzegać powinniśmy wszyscy. Właśnie. Nie ma możliwości, to znaczy możliwości są, ale nie powinno się postępować w ten sposób. Że zaczyna się od psucia konstytucji i reguł konstytucji, a potem się jej broni. Bo to jest hipokryzja. Konstytucja. Nie rozgrzeszam i rozgrzeszać nie będę tych, którzy teraz, wcześniej, kiedykolwiek czy w przyszłości będą łamali prawo. Ale podkreślam jeszcze raz. Zapsiaństwo i chodzenie po brukselskich salonach tylko po to, żeby inspirować reakcje zagranicy i interwencje w sprawy wewnętrzne państwa polskiego, zahacza już o wszelkie znamiona zdrady narodowej. I nie ma tu żadnego wytłumaczenia. Żadnego. Nie ma żadnego alibi. I możecie mówić, co chcecie, ale to jest grzech wobec własnej ojczyzny i przestępczy uczynek. I to prędzej czy później będzie rozliczone. Inną sprawą jest to, że ci wszyscy, którzy dopuszczają się łamania konstytucji, a o tym powinny zdecydować prawdziwe niezależne sądy, tak, prawdziwie niezależne sądy. Tylko jak tu stoimy, wszyscy się zgadzamy co do tego, że powinny być niezależne, ale każdy z nas inaczej pojmuje tę niezależność, niestety. I to jest właśnie polski problem. Wszyscy krzyczą konstytucja, ale jak przychodzi co do czego i ktoś zapyta jaka, to nikt nie potrafi odpowiedzieć na to jaka. No ewentualnie ta, która jest, konstytucja Kwaśniewskiego, ale mówiąc szczerze, dokument, który w swoim artykule zawiera możliwość zrzeczenia się praw suwerennych państwa polskiego na rzecz czynników obcych, jest nie do przyjęcia na dłuższą metę. Niech żyje Polska! 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 To jedźcie sobie do Europy! Jedźcie tam i zostańcie! Zrobiło się ciekawie! Owszem, bardzo ciekawie. Europa niech żyje. Tak, oczywiście, jestem Europejczykiem, a Polska jest częścią Europy. I trudno temu zaprzeczyć. Niech żyje Europa. Ale dla mnie pierwszeństwo zawsze ma Polska i to jest sprawa dla mnie bezdyskusyjna. Natomiast pytanie. Niech żyje Europa. Jaka Europa? Jaka? Ci zwolennicy spod tęczowej flagi bardzo chętnie pokochają wszystkich, nawet islamistów. Tylko że te panie nie zdają sobie chyba sprawy z tego, że przeciętny islamista traktuje swoją własną kobietę, a co dopiero obcą, jak kozę czy wielbłąda. Europa Macrona! I można oczywiście kochać ten wzajemności. Europa Macrona, Macrona. Można oczywiście propagować
jakieś dziwne związki quasi-partnerskie, z których dzieci nie będzie, a więc i przyszłości nie będzie. Można oczywiście propagować otwarcie na rabunek koncernów GMO, Acta, Sracta, Pacta i tak dalej. Można. Ale co z wami alterglobalistami się porobiło? Najpierw pikietowaliście przeciwko globalnemu kapitałowi, a teraz tylnymi drzwiami poprzez Unię Europejską wprowadzacie dyktat międzynarodowego kapitału. To jest hipokryzja bądź głupota. Wam do szkoły! Narzekacie na język debaty publicznej, ale słowa won i tym podobne raczej zaprzeczają temu, że chcecie kulturalnie dyskutować. Chcecie koniecznie, to też mogę być wulgarny. Idźcie do szkoły! Nie wiem, jakie wy szkoły kończyliście. Na pewno ciekawe kierunki. Że tyle głupo to żabak się nałykaliście. Kulturalnie nie ma co. I próbujecie na siłę nas tym zainteresować. Nie ma co, kulturalnie. Polskie żaby! I niestety rozczaruję was jednym podstawowym. Oprócz tego, że jest bardzo ciekawie i mówiąc szczerze, bardzo się z tego cieszę, że jest tak ciekawie, to przeciętny Polak ma głęboko w nosie to, co my tu teraz robimy i na jakie tematy się przekrzykujemy. I to jest prawdziwa nadzieja, że nigdy żaden normalny, przeciętny obywatel naszego kraju nie łyknie tych kłopot, które nam opowiadacie. Jeśli chcecie żyć po swojemu, być traktowany jak kozy przez swoich partnerów, to róbcie sobie co chcecie. Po swojemu chcemy żyć! 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 Prawda jest taka, że chcecie żyć, to pozwólcie żyć innym, a nie wciskać nam te głupoty. Bo jeśli to będzie dalej miało miejsca, to prędzej czy później, no cóż, przestanie być tak miło. A wracając do tematu, bo odeszliśmy troszeczkę od podstawowego naszego tematu, dzisiejszego zgromadzenia. Polska w Europie! Polska w Europie! Polska w Europie! Wbrew temu! Polska w Europie! No widzę, że znowu zmuszacie mnie do dygresji. No dobrze, ja kocham dygresję. Was nie lubię, ale dygresję kocham. Więc powiedzmy sobie w ten sposób. Polska jest w Europie, a nie na jakichś antypodach i wbrew temu, co wy sobie życzycie, w tej Europie pozostanie. Ja rozumiem, że wielu z was ma na przykład naprawdę fiksum dyrdum w głowie. Za to można podziękować tylko tym politykom, dziennikarzom, publicystom, którzy kładli wam te głupoty do głowy przez ostatnie lata. Ale biorąc pod uwagę, że stracili teraz podstawy, powiedzmy, swojego funkcjonowania w luksusach, zostali oderwani od korytko, więc te hity i ten ich głos tak naprawdę już coraz słabiej się rozchodzi. A mówiąc szczerze, jak chcecie poszukać,
Jak chcecie poszukać u siebie, wśród siebie, tak naprawdę prawdziwych Judaszy, to popatrzcie na swojego lidera, który zbierał na waszych manifestacjach do puszki pieniądze na walkę z jakimś urojonym faszyzmem i wygodnie się za wasze pieniądze urządził. Zwykły złodziej i hochsztapler. Tak, tak, nie macie lidera. Nie będę przywoływał nazwiska tego łajdaka, ale macie lidera. Macie lidera. A inni wasi liderzy, no cóż, jeden z kochanicą wyjeżdża na Maderę, kiedy wasi zwolennicy okupują Sejm. Inny z kolei opowiada głupoty o żabach wszystkim, a jego towarzysze partyjni, usowy i przyjaciół dzielili Polskę na ćwiartki i opowiadali o tym, jak to teoretycznie funkcjonuje. Taką nam Polskę zostawili wasi ulubieńcy, a wy chcecie ich restytuować na stołki. Żenada! Miło słyszę, że się odżegnujecie od swoich patronów ideowych. Miło, miło słyszeć. Widać, że są rozdźwięki. Zresztą dawno o tym pisałem. Jaka to opozycja? Uprawiacie zwykły onanizm polityczny i zwierz. Ale my chcemy rozmawiać o konstytucji, to wy prowokujecie mnie do dygresji. Ja już powiedziałem, że uwielbiam dygresję, możemy rozmawiać, nie ma problemu. Prawda jest taka, że co wy ode mnie chcecie z tą konstytucją? Ja chcę jej zmiany i taka jest rzeczywistość, ale nie będę tego robił tak jak Platforma, ani nie będę tego robił tak jak ostatnio to się dzieje. To wszystko musi się odbyć zgodnie z prawidłami legalnie funkcjonującego ustroju. Ale konstytucja musi być zmieniona. Dość już władzy uprzywilejowanych elit, pseudoelit. Władza należy do narodu. Nie ma sensu z nimi dyskutować. Dobrze, dobrze, dobrze. Wracamy do tematu. Wracamy do tematu, bo widzę, że was bardzo cieszy, że ja odchodzę od tematu. Ale tak jak mówię, okoliczności związane z naszymi narodowymi świętami, które zazwyczaj obchodzimy na pamiątkę trudnych wydarzeń w naszej historii, sprzyjają rozmowie o bieżących problemach politycznych i jestem wręcz zwolennikiem wiązania przeszłości z teraźniejszością i przyszłością, bo to jest ciekawsze. A nie mówienie tylko tego, co się mówi dzieciom w szkołach na lekcji patriotyzmu. I dobrze, dzisiaj mamy oto lekcję współczesnego życia politycznego w takiej malutkiej pigułce. Stoją dwie grupy ludzi, niby każda mówi to samo, a jednak mówi co innego i kompletnie się nie rozumieją. Bo podstawą jest to, z jakiego założenia wychodzimy. Wy chcecie jakiejś wyimaginowanej koncepcji pseudobolszewickiej Europy, gdzie wolności jest tyle, co psu na budę, a my chcemy niepodległej Polski. I w tym się niestety różnimy. Dobrze, dobrze. Będziesz pan miał wolność i dla jednostki, i dla dwóch jednostek. Macie wolność, możecie robić co chcecie. Jakoś nie zauważyłem, żeby ktoś was z tego powodu prześladował nadzwyczajnie. Jakie wiadomości? A co wy byście chcieli tymi obrzydlistwami nas karmić? Bez przesady, no. Ja już nie będę w ogóle pogłębiał tematu, bo on jest po prostu obrzydliwy. Każdy z was ma jakiś
medium. Wy słuchacie TVN-u, tutaj nasze towarzystwo innych mediów słucha i jest dobrze. Bo stoicie i mnie prowokujecie. To cyrku idźcie. Nie. Dobrze. Generalnie mimo tych dygresji wiele rzeczy zostało wyjaśnionych. I to bardzo celnie i trafnie, bardzo dobrze. Dwie grupy zarysowały swoje poglądy i przynajmniej w praktyce możemy doświadczyć tego, jak w Polsce jest dzisiaj, tak? Jedni chcą Polskę budować, inni chcą ją dzielić i grabić. No i teraz mamy powód do politycznego konfliktu. Tam jest granica. Zobaczymy, kto wygra. Ja kibicuję swoim. Jestem zawsze tam, gdzie Solidarność. A wy stoicie tam, gdzie dawniej stało ZOMO. Cytuję klasyka, nie przepadam za nim, ale powiedzenia czasami ma fajnie. Przepraszam bardzo. Manifestacja się jeszcze nie skończyła. Ja proszę o porządek. Głos teraz zabierze pełnomocnik LOS na Kujawsko-Pomorskim. Na początku chciałem powiedzieć dla wszystkich wierzących szczęść Boże, bo tego zabrakło. Szczęść Boże. Dla reszty dzień dobry. Dziękujemy. Przede wszystkim... Cisza! Przede wszystkim chciałem podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Że my na tym placu wszyscy jesteśmy Polakami. I my na tym placu wszyscy powinniśmy brać odpowiedzialność za naszą ojczyznę. Nie za